Masz czekać, a nie lasu, wiesz? Dzisiu, wszystko tu jest skrzanione. Nic się stało, to jest moja wina, no. A co, moja wina, moja, co? No i co jest z tym hamulcem, co? Robi się, robi. Będzie działał, czy nie? Parę minut jeszcze i będzie działał, no. A, parę minut, a potem wypłyniemy. Może i co? Będziemy stali tak jak wczoraj, nie, co? Się pan nie martwi. Liceum? Właściwie to... Tak. No to co tu robisz o tej porze? To samo, co ty o tej porze. Ja tu jestem na wakacjach. Przeszedłem w zimie zapalenie płuc. I mama wysłała mnie nad morze. Jod, rozumiesz. Chodzisz do ogólniaka? W Poznaniu. Właśnie dzisiaj wracam. Siedzę tu już 2 tygodnie, zwariować można. A jak ci na imię? Paweł. Masz też coś do roboty? Bo ja już lecę. Dokąd? Na plażę, urwałam się właśnie w tym celu. Poczekaj. Pojedziemy razem. Aniela! Aniela! Aniela, wracaj! Jesteś nareszcie. Kazałem ci czekać? Kazałem. Spotykam się na wagarach, a ty siadasz i odjeżdżasz, tak? A potem mi cudzie dzieci skarżą, że cię całowałaś, ty kokusie. On wcale taki nie jest. Co, jaki nie jest? Goguś nie jest? Nie. Jest gogusiem i to do kwadratu. Nieprawda. Mój Boże, stąd cię pokroić. Obiadu ojcu nie zrobisz, tak? Nie. Koszule niewyprasowane, niewyprasowane. W lodówce. Pusto? Pusto. Gdyby twoja matka żyła, mój Boże, gdyby ona to wszystko widziała. Jajka są, o! Mogłeś sobie zrobić jajecznicę. Jajka, jajka, rady jajka, południe jajka, wieczorem jajka, nic tylko jajka, 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 ja mam dosyć tych... Ciakrew jajek. To ja zrobię ci jajecznicę. O, wiesz, naleśniki, jeżeli nie chcesz jajek, bo szybka potrawa, a ja muszę wyjść. Gdzie musisz iść, co? Do koleżanki, będziemy robić chemię. Słuchaj, no, czy ta twoja koleżanka ma pomarańczowego poloneza, co? Oj, tato. Słuchaj, tylko nie rób mi minek, dobrze? Kłamiesz mnie w żywe oczy, a potem jeszcze minki robisz, tak? Oj, tatku, ja naprawdę muszę wyjść, słowo. Musisz wyjść? No. Dobrze. Zostaniesz w domu i to pod kluczem. Ja ci odłuczę kłamstw. Tatku! Żaden, tatku! Oj, dlaczego?
panna, drugiej pannie gotowała w wannie. Jedna siostra drugiej siostrze napluła na... Ostrze! Dzieci, nie przeszkadzajcie tatusiowi, chodźcie do mnie troszkę. No więc jak to było z tą panną? Jedna panna drugiej pannie gotowała wannie. Jedna siostra drugiej Proszę. Siostrze napluła na oczy. Dzień dobry, kochani. No to ja już jestem. Pani do nas, a w jakiej sprawie? Jak to w jakiej sprawie? A, list jeszcze nie doszedł. A czy Biedronka ma uszy? Nie ma, bo gdyby miała, to by ją zamęczył huk odrzutowców. Ona ma rację, nie? Cii, cicho, dzieci. Wypijcie wreszcie mleko, no. Proszę bardzo, niech pani siądzie i powie, o co chodzi. Nazywam się Kowalik. Zabawny zbieg okoliczności. Ależ skąd, bo pan jest moim stryjkiem, wujku. To bzdura, nigdy nie byłem niczym stryjkiem, tym bardziej wujkiem. Co to jest, że ja tak nienawidzę mleka? Roma, cicho. Ale wujek ma kuzyna, prawda? Paczka! Tatuś przysyła wujkowi paczkę. Jaki tatuś? Józef Kowalik z Ustki, rybak dalekomorski. Józek jest twoim ojcem? Ja go nie widziałem od dzieciństwa. Ostatni raz chyba na weselu ciotki Lusi. No tak, teraz widzę, że masz rzeczywiście nos Kowalików. Nie złamcie, no, szkoda jednak, że ten list nie doszedł, bo ciocia teraz z pewnością będzie bardzo zaskoczona. Mówi po imieniu, jestem Tosia. A czym mam być zaskoczona? No tym, że muszę tu zamieszkać. Ale węże. Dobranoc. Dobranoc, wujku. Dobranoc. Dobranoc, Toś. Zaopatrzenia i zbytu? Pomyłka. Och, niech pan nie udaje, panie kierowniku. Co z tym transportem? Pomyłka, pomyłka mówię. Nie bój świeże, my wyciągniemy konsekwencje. Ale kto wyciągnie? Pani dzwoni pod niewłaściwy numer. Ale przyzna pan, że nie były świeże. Ale to nie z mojej winy. Tu mieszkanie prywatne. A, to przepraszam. Aha, przestań, od razu cię poznałem. Paweł. Danuśka? Danuśka, kochanie. Danusiu, odezwij się. Danusiu. Przyjechałaś do nas aż z Ustki? No tak, bo poligrafia jest moim powołaniem życiowym. Zresztą u nas w województwie nie ma podobnego liceum. Czy przyznano mi może stypendium? Nie, ale przyznano ci internet. Zgłoś się tam, zaraz to niedaleko. Niedaleko szkoły? No tak, oczywiście, niedaleko szkoły. To ja rezygnuję z internatu. Co? Jak to rezygnujesz z internatu? To jest za daleko. Za daleko od czego? Za daleko od Roosevelta, a ja muszę mieszkać blisko Roosevelta. Co? No nic. Do widzenia. Początek roku 1 września, punktualnie o 9, pamiętaj. Nie przyznano mi internetu. Uważam, że to jest oburzające, Toś.
Rzeczywiście, a do jakiej szkoły zamierzasz chodzić? Do liceum poligraficzno-księgarskiego. Coś podobnego. Czy poligrafia pasjonuje cię tak bardzo, że postanowiłaś przyjechać aż z Ustki? Nie, to się tylko widzisz, ja musiałam być jak najdalej od domu, bo mój ojciec... Co takiego? Ożenił się po raz drugi. Tak, mam teraz macochę, która jest dla mnie okrutna. Ale nie mam jej tego za złe, bo ostatecznie ma tylko 18 lat. Mój Boże, no rzeczywiście trudno ci się dziwić. No widzisz, z nią nie byłoby tak źle. Gorzej, że bez przerwy musiałam się zajmować dzieckiem. Dzieckiem? Tak, Filipek ma 1,5 roczku, strasznie rozkapryszony. I te jego wszystkie szczepienia. Wiesz, nie miałam nawet czasu odrobić lekcji. No. No masz tu chustkę, nie płacz. Uspokój się. Teraz jesteś z nami, wszystko będzie dobrze. No. Mleko. Już nie płaczesz? Już nie płaczesz? Nie. A dlaczego? Pijcie mleko. Mleko ma dużo magnezu. Magnezu? Wiedziałem tylko o wapniu. Hej, dzieciaki! Co się tu dzieje? Co się stało? Nic takiego. Myją kubki po mleku, bo wszystko bardzo ładnie wypiły. Tak? Nie, mamo. Ona jest kłamczucha. Wylaliśmy mleko do zlewu, bo zawierało magnez. Co jest kłamczucha? Ona. Ja nie chciałem, żeby za mnie kłamała. Kłamczucha. Kłamczucha, kłamczucha. Przecież ja chciałam wam tylko pomóc. No, no, chciałam, żeby wasza mama się nie martwiła. Tata mówi, że nie wolno ludzi oszukiwać dla ich dobra. Jak to oszukuje ludzi dla ich dobra, to zawsze jest to dla jego dobra. Prawda, mamo? Dosiu! Idę! To ciotka Lila, wynajmujemy od niej mieszkanie. No chodźcie, dzieci, do siebie, do pokoju, pobawić się. Wiesz, ja pogadam z nią, może znajdę dla ciebie jakiś kąt. Wiesz, u nas jest już i tak ciasno, zrozumiała jest sytuacja, ona przyjechała zupełnie nagle. Bardzo cię proszę, może... Nie, moja droga. Nie, to niemożliwe. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie przeszkadzam? Owszem. Ja też trochę maluję. Akwarelki. Dużo słyszałam o pani obrazach. Czy mogłaby mnie zobaczyć? No cóż, wejdź. Wspaniałe, naprawdę znakomite. Napij jeszcze herbaty? Z rozkoszą. A czy mogłabym zobaczyć inne obrazy? No proszę bardzo. Śliczny jest ten pejzaż z amorkami. No dobrze, wejdź. Tam sobie usiądziemy. No, a jak ci na imię, moja panno? Aniela. Anielka, no bardzo ładnie, bardzo. A co cię do mnie sprowadza, moja panno, tak naprawdę?
Oczywiście poza zainteresowaniem malarstwem akwarelowym i olejnym. Pomyślałam sobie, że przydałaby się pani jakaś osoba do pomocy w sprzątaniu. Ktoś, kto potrafiłby usmażyć naleśniki, posprzątać, wieczorami porozmawiać o sztuce. Słowem, panna do towarzystwa. A tym kimś? Tym kimś jestem ja. Jestem rencistką, moja droga. Ja nie żądałabym żadnego wynagrodzenia. Oprócz? Oprócz dachu nad głową. Że też się od razu nie domyśliłem. To ty jesteś tą panną, co mieszka u mamertu i szuka pokoju, tak? Mhm. Po co były te kłamstwa? Po co było to chwalenie moich obrazków? Żegnam cię, moja panno. Żegnam cię. Nie zapomnij zatrzasnąć drzwi, bo się źle zamykają. Zaczekaj chwilę. Zaczekaj. Czy to prawda, że nie przyznano ci internatu? Ja mam trochę znajomości i to jedno mogłabym załatwić. Ale mi przyznano internat. Tylko ja po prostu nie mogę mieszkać z daleka od Roosevelta. A to niby dlaczego? No, dlatego, że... Że co? Jestem zakochana. Zakochana? I on mieszka na Roosevelta? Tak, pod piątym. Ja muszę być blisko niego. Tym razem nie kłamię. I pani obraz naprawdę mi się podoba. Naprawdę. Ale w ogóle kłamiesz dosyć często, prawda? No, zdarza się. Ale czy to ja wymyśliłam zdanie, cel uświęca środki? A ludzie stosują to od wieków. A tak zwane sumienie nigdy ci nie dokucza? Sumienie. Sumienie dokucza człowiekowi wtedy, kiedy ten wykracza poza jakieś tam swoje zasady. A więc wszystko jest kwestią przyjętych zasad. Przecież ty wcale tak nie myślisz. Jak to nie? Wiesz, co ty mi przypominasz? Hmm? Jajko. Tak, jajko. Pozbawione skorupki. Taka płynna masa przybierająca kształt naczynia, w którym się znajduje. A co się z tego wykluje? A no właśnie. Ja też jestem bardzo ciekawa. Obok mamertów jest pokoik, który wynajmuje studentom. 500 złotych miesięcznie możesz się wprowadzać choćby dzisiaj. 500 złotych? Ojciec nie da mi tyle. Przecież możesz pracować i uczyć się jednocześnie. Cel uświęca środki. Powodzenia, kochanie. No, ładnie je pani wychowała. Pogratulować. Nigdy bym nie przypuszczała. Pani pedagog. Przecież braliśmy tylko po 10 zł od Łebka. To niedrogo. O co chodzi? To była wypożyczalnia sprzętu piaskowego. Zarobiliśmy przez pół godziny aż 80 Tomek, złotych. Przestań. Ach. Co to jest ta baba, Tosiu? To jest mama takiej jednej Marzeny. Nie ma się czym przejmować. Ta Marzena jest głupia jak bur. Ta mama Marzeny jest moim wicedyrektorem. Oret. Właśnie, wyleje mnie z pracy przy pierwszej sposobności. A co ty właściwie robisz? Uczę dzieci muzyki. Właściwie mogę powiedzieć, że uczyłam. Ona mieszka tu gdzieś niedaleko? Kto? Wicedyrektor? Tak, gdzieś na zaciszu. A jak się nazywa? Kto? Wicedyrektor. Dąbek. A po co ci jej nazwisko? No, tak tylko spytałam. No, mamuś, pośmiej się trochę. No, chodź, chodź. Byłam u pani Lili. Pozwoliła mi zamieszkać w pokoju studenta. Wiesz, że to niesłychane. Ciotka bardzo go lubiła. Rozmawiali ciągle o poetach symbolicznych. Mam płacić 500 złotych miesięcznie, Tosiu. Student płacił 800. No nie wiem, jak tego dokonałaś, ale gratuluję ci i bardzo się cieszę. To są te drzwi.
Można? Proszę. Ciotka przysyła ci pościel. Dziękuję. A to kto? To mój chłopak. To zdjęcie przysłał mi z wakacji. Bardzo przystojny. Prawda? No, widzę, że interesujesz się także teatrem. Tak, Tosiu. Będę aktorką w przyszłości. Znam na pamięć wszystkie komedie Fredry. Całego Macbetha. W dodatku rolę Marii Stewart. Nie śmiej się, Tosiu. Wszyscy się śmieją, jak im o tym mówię. Nie gniewaj się, wiesz, po prostu ja kiedyś też chciałam zostać aktorką filmową. I nie wyszło ci? Kiedyś o tym pogadamy, wiesz, teraz muszę pędzić do pracy, nie mogę się spóźnić po tej, wiesz, awanturze. Mam do ciebie prośbę, Anielciu. Mama dzisiaj wróci później ze szpitala, możesz popilnować dzieci? Popilnować dzieci? Mm. No, dobrze. Dziękuję. Wszystko będzie dobrze. Dąbek, ulica Zacisze. Zaczekajcie tutaj. Ale brudas, napiszę mu byry u. Nie, lepiej go umyć. Ale czym? Najlepiej piaseczkiem, jak się myje garki na kempingu, to bardzo dobrze czyści. No dobrze. Zostawcie to! Tomek! Tamczucha, myśmy chodź to chcieli tylko wyczyścić. My-gy-ry. Co tak mgr? Nie przeszkadzaj. My-gy-ry-dą-bek. No-wa. Cześć, Marzena. Cześć, Marzena. Cześć. Mama w domu? Tak. Dzień dobry. Słucham. Przyszłam przeprosić. Ale o co chodzi? No, skąd niby miałam wiedzieć, że oni wezmą te pieniądze od paniny Marzenki? A co Marzenki? Kto ty jesteś? Ja? Jestem Franciszka Wyrobek. Pracuję u pani Tosi Kowalikowej. Gotuję, sprzątam, aha, dzieci pilnuję. No i właśnie pani Tosia Kowalikowa mnie wylała. Tak? A za co? No, że niby dzieci niepedagogicznie wychowuje. Pani mówiła, że mało ze wstydu przeze mnie nie skonała. Na kogo wyszłam, powiada, przed naszą kochaną panią dyrektor. I wylała. Więc wylała cię, powiadasz? Mhm. A ile też u niej zarabiałaś, moja Franiu? O, 500 zł. A mieszkanie masz? Mam. A, to świetnie. Mama, oj mnie szczypia. Marzenko. Marzenko, zaprowadź dzieci do pokoju i pokaż im swoje zabawki. Patrzcie. Tylko broń Boże, niech nie dotykają. Napijesz się kawki? Nie, już polecę, bo późno się zrobiło. Poczekaj, poczekaj, mam dla ciebie bardzo dobrą propozycję. Mamo! Cysia, masz o herbatce. Przygotowana? Nie, musisz zagotować. Pawełku, tylko mocno, bez cukru. Tak, tak, kochanie, oczywiście, pamiętam. Mamo, my sobie z Cysią powtarzamy nasze role. A jak się woda zagotuje, to mnie zawołaj, dobra? Froniu, siadaj, siadaj, proszę. Myślę, że mogłabyś zacząć choćby od jutra. Tak? Co? No pracę u mnie. Ach, dostaniesz oczywiście 500 zł, ale nie będziesz musiała ani gotować, ani zajmować się dziećmi. Słucham. No dobrze, dam ci 600. Pracować tu? Jako pomoc domowa? Doskonale. Zgadzam się, proszę pani. Kłamczucho, tutaj będzie bliżej. Tędy jest wyjście na Roosevelta.
się chce, wiesz co? Chodźmy do domu. Ja ci dam. Mocno. I bez cukru. Kłamczucha, chodź na dół. A co się stało? Ciocia Lila kazała, żebyś zeszła. Słyszysz, co to gra? To mama moja gra. O, jest ciocia. Anielko, prosimy, prosimy do stołu. Dzisiaj urządzam przyjęcie. Sprzedałam obraz. Mamertowie przynieśli ciasto, a ja upiekłam kurczaka. W twoje ręce, doktorku. Proszę bardzo. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Przepraszam cię na sekundę. No co, fachowo. I ciach. I ciach. No, nie ma to jak ręka chirurga. Należy ci się wino, doktorze. Dziękuję. Dla mnie nóżkę, dla mnie nóżkę. Na szczęście ten kurczak ma dwie, bo gdyby nam się trafił jedno nogi, nie śmiem myśleć, co by było. Właśnie. Dziś w ostatniej chwili, pod koniec dyżuru, przywieziono nam peritonitis. Brzydka sprawa. Pęcherzyk zropiały, miąż wątrowy uszkodzony. Trzeba było od razu zresekować. O tak. Ciach. I co, sam operowałeś? No, prawie sam. Ale tym razem sprawa była naprawdę paskudna. No mówię wam, paskudna. A wiecie, ta moja wicedyrektor już myślałam, że wyleje mnie z pracy. A tymczasem ona dzisiaj podchodzi do mnie i mówi: pani Tosiu, to proszę, pani Tosiu, tamto. Nie mam pojęcia, co się stało. A ja chyba wiem. Ciekawe, skąd taka wielka miłość. Zdrowie właściciela obrazu. O tak, niech nam żyje jak najdłużej. I oby tylko nie zmieniał upodobań. Właśnie. Dla nas Pepsi! Dla nas Pepsi! Dla nas Pepsi! No i jak? Świetne, prawda? Świetne. Aha, ale tylko po troszeczku. I powoli Kosiu, picie. Spróbuj. Dziękuję. Świetne pieczywo z prywatnej piekarni, którą ciotka niedawno odkryła. Franiu, telefon dzwoni. Nie słyszysz? Zresztą sam odbiorę. Halo? Kto? Danuśka. Dlaczego wczoraj odłożyłaś słuchawkę? Jak to? Jak to dopiero przyjechałaś? Nie wygłupiaj się. Jaka inna? Przecież wiesz, że nie ma innej. Słuchaj, denerwujesz mnie. Naprawdę. No więc jak? Kiedy przyjdziesz? Nie gniewaj się. Przyjdź. Mam nowe płyty. No jak, wpadniesz? No to fajnie, to pa.
Dzień dobry. Jest Paweł? Jest. Cześć, Danusia. O. Chodź. Franio! Zrób dwie kawy. Żegnaj na zawsze, ty wężu. Niech ci Danusia zrobi kawę. Kochana córko, dziękuję ci za list. Ucz się pilnie. O. Na randki nie lataj, no i nie kłam bez przerwy. Przesyłam ci list. Mam nadzieję, że nie od tego Lalusia. Moja miła. Jest noc, siedzę przy otwartym oknie i myślę. I myślę o tobie, wciąż o tobie. Okropnie się za tobą stęskniłem. W tym moim smutnym, prozaicznym życiu jesteś jedynym tchnieniem romantyzmu. Dobry. No cóż, Franiu, pracujesz sobie. Ja też jestem zmęczony. Naprawili mi wreszcie ten głośnik. Ciężkie to diabelstwo. Czy to dla pana Fraszka? Pan taki silny. Jestem pewna, że wniósłby pan ten głośnik biegiem na schody. Jeszcze ten dywan w dodatku. Pewnie, żebym wniósł. Ale to z pewnością będzie dla pana zbyt ciężkie, tak? Co? Zaraz zobaczysz. Przesuń się. Swobodnie. Dałbym radę i na czwarte. Oczywiście już więcej nie będę ci pomagał. To twój obowiązek. W każdym bądź razie za to ci płacimy. No. Jak masz na imię? Ona ma na imię Joanna. A ty? Co ja? Jak masz na imię? Ustaw się gdzieś. Co? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Szybciej. Mogę się gdzieś ustawić. No, jak chcesz wiedzieć, to mam na imię Ola. Jestem Aniela. Przyjechałam z ust. To widać. Co widać? Co widać? Och, nic tylko wiesz, ten twój strój. Mój strój? Czyżbyś chciała powiedzieć, że jestem ubrana prowincjonalnie? Mam nadzieję, że nie. W przeciwnym razie musiałabym powiedzieć coś o twoim stroju. O! Że w twoim wieku nie wypada się już ubierać jak do przedszkola. Dzień dobry. Słuchaj, no moje dziecko. Chodź tutaj. Dlaczego ty jesteś nieodpowiednio ubrana?
żeby mi się to więcej nie powtórzyło. Kolorowe fatałaszki możesz nosić po lekcjach. Rozumiesz? Głupie gęsi! Pierwsza poligraficzna, idziemy na górę. No proszę, proszę. A kolega? Trzecia papiernica, zbieramy się. Druga księgarska na górę. Druga księgarska na górę. Cześć. Jestem Robert Trojek. Anila Kowalik. W podstawówce to mówili na mnie Robrojek, a w ogóle to zawsze byłem przedmiotem kpiny i uciechy. Jesteś wyższy ode mnie o pół głowy, pokaż. No ta, wszystkie dziewczyny są wyższe ode mnie o pół głowy. A jednak mam szalone powodzenie. Wołają nas, chodź, idziemy. Myślę, że to ze względu na mój miły charakter. Trzymaj mnie za rękę. Odpisałaś plan lekcji? Tam. No to masz. Ale obiecaj, że będziemy razem siedzieć. Bo co? Bo ciebie posadzą w pierwszej ławce z powodu okularów, a pierwsza ławka jest najbezpieczniejsza. No wiadomo. Licz na mnie przy pierwszej klasówce z maszynoznawstwa. Z czego? No z maszynoznawstwa, dziewczyno. Ja widzę, że ty nie wyglądasz na osobę z głową do techniki. Stary, prawdę mówiąc, trafiłam do tej szkoły zupełnie przypadkiem, ale przy najbliższej okazji postaram się przejść do innej. Nie, no to szkoda. Ja nie przeniosę się do innej. Cała moja rodzina to drukarze. Ja jestem drukarz z powołania. Taka skaza rodzinna. Mój ojciec jest rybakiem dalekomorskim, ale ja jakoś nie czuję powołania do łowienia śledzi. Naprawdę to interesuje mnie film i teatr. No to ci minie, na pewno. Nie minie. W ogóle, Rojek, mam dość ciebie i twoich impertynencji. Cześć! Kiedy budzę się, po prostu ciastki chwat. A za oknem snów, po prostu smutny świat. Zadowolona jestem z ciebie, moja Franiu. Masz tu należność za przepracowany tydzień. Proszę. Dziękuję bardzo. No a teraz możesz sobie iść. Aha, jutro jak zwykle po południu. Franiu. Dobrze. Zaczekaj chwileczkę. Proszę cię, nadaj mi ten list na poczcie. Ekspresem. Tylko nie zapomnij, bo to bardzo pilne. Do widzenia. Do widzenia. Dla Anielki. Gdzie byłeś wczoraj i gdzie jesteś teraz? Którędy chodzisz, kiedy zapominasz moje spojrzenia, kroki, moje słowa? O Boże, on napisał do mnie wiersz. Deszcz zwidża ziemię małymi kroplami. Miłość przenika mój mózg jak deszcz ziemię. Mamo! Mamo, telefon!
Halo? Halo? To ja, Aniela. Aniela? Dzwonisz z Poznania? Skądże, z Ustki. A która jest w ogóle godzina? 5:30. Jutro przyjeżdżam. To wspaniale. Wiesz? Wysłałem list do ciebie. Z wierszem. Napisałem go specjalnie dla ciebie. Więc kiedy przyjeżdżasz? Jutro. Jutro, Pawełku. Jutro. Możemy zaraz ustalić, gdzie się spotkamy. Najlepiej w Poznaniu. Ja wiem, że w Poznaniu, ale gdzie? W hotelu Poznań. Jest tam taka kawiarnia. Cudownie. Będę o 4:00. Tu jest o 16:00. Zgoda? Wspaniale. Strasznie się cieszę, że przyjeżdżasz. Halo? 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 Mówi się! Proszę nie przerywać! Proszę nie przerywać! Jutro. Najwyższy czas. Co to jest stop? Własności, jakie powinien posiadać stop drukarski. A. Niska temperatura topnienia. B. Duża twardość i udarność. C. Dobra lejność i zdolność wypełniania formy. D. Odporność na warunki atmosferyczne oraz farby, rozpuszczalniki i kwasy. E. Niski ciężar właściwy. Ciężar. Proszę? Co się z tobą dzieje? Panie profesorze, ona się zakochała! Cicho, ciotko! Proszę o spokój! Kowalikówna, na przerwie zgłosisz się do pani dyrektor. Siadaj. A my wracamy do lekcji. Na czym skończyliśmy? Na wadach, panie profesorze. Mm. Cześć. Co ty tu robisz? Nie wiedziałem, że sprzątasz także i tu. Franiu. Nie, nie ma sprawy. Mamie nic nie powiem. Chyba wolno ci pracować w dwóch miejscach.
wyszoruj wannę, wytrzyj kurze w salonie, umyj podłogę w kuchni. Sprzątnij pokój Marzenki. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tu się właściwie dzieje? A co się stało? O, co się stało? Bo ja wiem, czysto jest wszędzie. Nie wiem, co mam robić. O. Tu też czysto. Pani dyrektor kazała sprzątnąć całe mieszkanie. No a tu? Siadaj. Franiu, siadaj. O Boże. Najgorsza ta wanna. Wiesz, nie mogę patrzeć, jak pracujesz tak ponad siłę. Pracuję. Płacą za to. Obowiązek mam, nie? No siadaj, siadaj. Sam zaparzyłem. Ile cukru? Ale proszę pana, ja... Przestań z tym panem, to przecież śmiesznie brzmi. Jestem tu ostatni raz. Już tu nie będę pracować. Może mama ci za mało płaci? Porozmawiam z nią. Nie, nie, to nie o to chodzi. Nie o to, więc o co? Ja z powodów osobistych. Osobistych? No ale ja cię bardzo proszę, zostań. Będę ci pomagał. Oczywiście, jak mi czas na to pozwoli. Przecież ty się zacharowujesz. Ta kawiarnia tutaj. No i pewnie gdzieś się jeszcze uczysz, nie? W liceum poligraficznym. Wiesz? Jesteś taka wspaniała. Ale z pewnością nie taka wspaniała jak panna Danusia i panna Cesia. Och, przecież Cesia jest po prostu moją koleżanką. No a Danusia? Jest też koleżanką. Same koleżanki. A ta... Ta z ustki. Zupełnie zapomniałem. Hej, chodźcie. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Dzień dobry. Cześć, witaj. Cześć. Kiedy będzie profesor? Chodźcie do pokoju. W ogóle nie wziąłem z egzemplarzy, nie wiem, co to będzie. No, jak ta prowokacja jeszcze? Zimę we lwy, no, to powierzę. Fantastyczna pogoda. Ile kaw? Ile herbat? To się lało, ale to się nie jest. Kto pije kawę, to herbatę. Dla mnie herbata. Herbata się zrobiła. Herbata dla wszystkich. Dla mnie też. Słucham pana. Franiu. Zrób kawę, tylko zapasz porządnie. Dobrze, proszę pani, tylko ja właśnie chciałam powiedzieć, że... Co ty masz na głowie? O, to jakoś wygląda nieporządnie. Proszę pani, chcę się zwolnić od pierwszego. Co takiego? Wykluczone podniosę ci. Ja pensję. Muszę się zwolnić. Potem porozmawiamy, wszystko załatwimy. Teraz nie mam czasu. Franiu, za chwilę przyjdzie profesor Dmuchawiec. To jest polonista Pawełka. Masz tutaj. Podaj też rożki w czekoladzie. Ile ich wyłożyć? A, wyłóż wszystkie. Co, półrocze się zbliża? No, właśnie półrocze. Półrocze. Co oni tam będą robić? To jest próba szkolnego przedstawienia. Będą grać fragmenty Hamleta. Nasz Pawełek gra główną rolę. A to numer. Być albo nie być, to wielkie pytanie. Jest li w istocie szlachetniejszą rzeczą znosić pociski zawistnego losu, czy też stawiwszy czoło morzu nędzy, przez opór wybrnąć z niego, umrzeć, zasnąć i na tym koniec, gdybyśmy wiedzieli, że raz zasnąwszy zakończym na zawsze boleści głowy... Serca. Boleści serca i owe tysiączne właściwe naszej naturze wstrząśnienia. No proszę, proszę, słucham. Kres taki byłby celem na tej ziemi najpożądańszym. Paweł, co ty wyprawiasz? Śpisz? Życia, no trochę dobrze, nerwu to nie ma. No dobrze, dobra.
Proszę, szybko. Kres taki byłby celem na tej ziemi najpożądańszym. No widzisz, jak ładnie. Umrzeć. Zgasnąć. Zasnąć do diabła. Zasnąć do diabła. Słuchajcie, przestańcie z tą herbatą. Siadaj. Siadaj, jak masz na imię? Frania. Ona tu jest pomocą domową. Wiesz co, Franiu? Zostań z nami. Usiądź sobie gdzieś tutaj. Tak, siadaj, siadaj. O, tam najlepiej koło pana profesora. O, tak, proszę, siadaj tu przy mnie, siadaj. Siadaj. Paweł, a ty się nie denerwuj, tylko spokojnie. No. Monolog na razie zostawimy. Weźmiecie z Danusią jakże zdrowie waszej książęcej mości. No, Danusiu, słucham. Jakże zdrowie waszej książęcej mości od dni tylu? Dobre. Pokornie dziękuję, wać pannie. Mam jeszcze od was, panie, kilka drobnych pamiątek. Dawno zwrócić je pragnęłam. Odbierzcie je dziś, proszę. Nie podoba ci się? Jako żywo. Nie. Ja nigdy w życiu nic nie dał, wać pannie. Nie podoba ci się Hamlet czy Ofelia? Nie podobają mi się oboje. Ale może oni grają zgodnie z pana koncepcją? Zbarwiałeś. No nie, nie. Nie zupełnie, zresztą. Wartość podnoszę. Zresztą my dopiero zaczynamy. Jestżeś piękna? Jestżeś piękna? Cóż znaczą te pytania? Nic. To znaczy, bo jeżeli jesteś piękna... Dobrze, odpocznijcie na chwilę, moi drodzy. Dziękuję. Może teraz wasza koleżanka spróbuje swoich umiejętności. Ja? Mhm. Ona nie jest naszą koleżanką, już to mówiłam. O, zresztą wybierz sama. Nie, dziękuję. Jak to? Hamlet. Akt pierwszy, scena piąta. Tłumaczenie Józefa Paszkowskiego. Wydanie pierwsze, PIF. Jestem duchem twego ojca. Skazanym tułać się nocą po świecie, a przez dzień jęczeć w ogniu. Póki wszystek kał, popełnionych za żywota grzechów, nie wypali się we mnie. Gdybym miejsca mojej pokuty sekret mógł wyjawić, takie bym rzeczy ci opisał, których najmniejszy szczegół rozdarłby ci duszę. Młodą krew twoją zmroził. Oczy twoje jak gwiazdy z posad wydobył. Ale takich podań nie znosi ludzkie ucho. Cudownie! Wspaniale! Angażuję cię do nas. Ale ja nie mam czasu i zresztą jestem z innego liceum. Franiu, jakiego? Poligraficznego. Ale nie szkodzi. Wypożyczymy cię do tego przedstawienia, ja to załatwię. Słuchaj, no w ogóle to próby możemy robić tu u mnie, dla twojej wygody. No właśnie, nie musiałabyś biegać do naszej szkoły. Ale słuchajcie, ja właśnie chciałam wymówić pracę. Nie, nie wymówisz. A zresztą jak chcesz, ale w naszym spektaklu zagrasz rolę ducha. Ducha? Ducha.
Anilciu, Złotko, ciotka jeszcze nie wróciła od fryzjera. Ja pędzę do pracy, obiad do odgrzania, popiluj dzieci. Dziękuję ci, kochanie, pa! Tosiu, zaczekaj, Tosiu! Ja nie mogę, naprawdę! Ciotki Lili nie ma już od 2 godzin, a ja muszę iść do pracy. To idź. Ale w domu nie ma nikogo. To co? Czy zostawaliście już kiedy w domu sami? Miliony razy. Ciotka Lila na pewno niedługo wróci. Tak, na pewno. A ja wrócę za 2 godziny. Mogę? Możesz, możesz. Och, to bardzo fajnie. Co mam zrobić na podwieczorek? Tylko nie mleko. Tylko nie mleko. No jasne, mleka, ani kropli. Macie jakieś specjalne życzenia? Twarde dropsy i śledzik z cebulką. A górki w occie. Sucha bułka. Sucha bułka z musztardą. Okej. A co będziecie robić, jak mnie tu nie będzie? Będziemy się bardzo grzeczniutko bawić w zoo. Śpi w jeziorze na R. Rybak. Rybka. To co? Może czegoś posłuchamy? Cześć. O, cześć, Franio. Chodź, chodź do nas. Skończyłam pracę. Nie ma próby? Wiesz, dzwonił dmuchawiec. Jest chory na grypę, ale będzie pojutrze. Chodź do nas. Chodź. Zwrot właściwy tylko danemu językowi. Słuchajcie, a może Danka by przeczytała nam swoje wiersze? Zobaczysz, Franiu, jakie śliczne. Wiersze? Nie. Dajcie spokój. Może byśmy się lepiej herbatki napili. Co, Franiu? Mogłabyś się tym zająć? Nie, ja to zrobię. Ona się dosyć dzisiaj nabiegała. Dla mnie mocno, dobrze? No to jak, mam czytać? Tak, oczywiście. Tak, czytaj. To ja może zacznę od wiersza, który pasuje do nastroju dzisiejszego dnia. Pisany dla bliskiej osoby. Tytuł: Gdzie byłeś wczoraj? Gdzie byłeś wczoraj? Zostaw to. Może zatańczymy, co? Mój Pawełku, no to niegrzecznie. Przecież widzisz, że wszyscy chcą usłyszeć moje wiersze. Oddaj zeszyt. Tak, tak, przeczytaj koniecznie. No widzisz, nawet Frania ma potrzebę poezji. Oddaj zeszyt. Zresztą ja umiem to na pamięć. No to zaczynam. Proszę o spokój. Gdzie byłeś wczoraj? I gdzie jesteś teraz? Którędy chodzisz, kiedy zapominasz moje spojrzenia, kroki, moje słowa? A deszcz pewnie zwilża ziemię małymi kroplami, co? Deszcz zwilża ziemię. Franiu, a skąd ty znasz ten wiersz? A miłość zapewne przenika twój mózg jak deszcz ziemię, do cholery. Przepraszam bardzo, ale muszę już iść. Ona zna finał? Aniela, stój! Zaczekaj! Aniela... Zaczekaj, ja ci wszystko wytłumaczę. Ja mam na imię Franciszka. O Boże, przestań robić z siebie tę idiotkę. Przecież wiem, kim jesteś. Co? Wiesz, kim jestem? Od jak dawna wiesz? Od tamtej chwili w kawiarni. Poznałem cię od razu, jak zobaczyłem szczotkę i ścierkę. I zrozumiałem, że ty to ty. To znaczy, że Frania to Aniela. Jak śmiałeś wobec tego? Co śmiałem? Jak śmiałeś? Pozwalałeś mi robić herbatkę, kawkę, sprzątać ci kurz spod nóżek. Aniela, błagam cię. Zakłamane listy, skradziony wiersz, osioł! Aniela! A! Gdzie są dzieci? Anielko? Nie wiem. Jak wychodziłam, był jeszcze w domu. Jak wychodziłaś? Dzieci! Romcia! Tomek, gdzie jesteście? Dzieci! Odezwijcie się! Gdzie schowałyście się, dzieci? Tomek! Romcia, odezwijcie się! No gdzie jesteście? Dzieci! Thank you.
Dzień dobry, Anielko. Dzień dobry. A gdzie są wszyscy? Dzieci gdzieś wyszły. Jak to dzieci wyszły? Same wyszły? A ty co? No ja... Pani przecież nie było w domu, a ja też musiałam iść do pracy. Rany boskie. A Tosia? Pobiegła ich szukać. Co ty w ogóle tu robisz? Jak to co? To nie są moje dzieci, nie muszę ich szukać. Ubieraj się natychmiast. Biegnij po sąsiadach, dowiedz się, czy ktoś ich nie widział. Halo? Nigdzie nie pójdę. Halo? Mamert? Słuchaj, tutaj Lila. Słuchaj, jest taka sprawa, że dzieci gdzieś się zawieruszyły. I kiedy ty wrócisz? No, Tosia poszła ich szukać. No nie denerwuj się, no. Boże, co ja mówię, nie denerwuj się. No, no poszła Tosia aż poszukać. Aniela też poszła szukać. Tak. No, kiedy wrócisz? Dobrze. Tak. Dobrze, pośpiesz się. Co się stało, że zadzwoniłaś? Czy musiało się coś stać? Nie no. Pewno stęskniłaś się za mną, co? Ani minuty bez Roberta Rojko to hasło wszystkich rozsądnych dziewczyn. Oj, daj spokój. Mam dzisiaj obrzydliwy dzień. Biedactwo. Wszyscy ludzie są podli. Wrażenie tylko. Bo tych podłych po prostu bardziej widać. Widzę, że sam siebie do tych podłych nie zaliczasz. Oczywiście, że nie. Ja mam o sobie całkiem dobre zdanie. Z tego, co mówisz, wynika, Robrojeczku, że wkrótce osiągniesz stan świętości. Śmiej się, śmiej. Myślący człowiek to ma tylko jedno wyjście. Doskonali się na własną rękę. Nie chcę być jak ta krowa, co lezie, gdzie popędzą. Nigdy nie masz wątpliwości, czy postąpiłeś słusznie? No, oczywiście, proszę, że słucham. Mam. Takie jest życie, moja miła. Ja poproszę herbatę. Drożdżówkę. Herbatę z cytryną, to? Drożdżówkę. Napijesz się czegoś? To wszystko? Dziękuję. Tak. Zresztą tak, muszę coś sprawdzić. Może się znaleźć. Cześć. Cześć. Będziemy się bardzo grzeczniutko bawić w zoo. Ja chcę do mamy. Co? Trzeba już wstawać? O Roma, śniło mi się, że strasznie bałem się tygrysa. Cześć, kłamczucha. Cześć, wy niedobre dzieci. Coście narobiły najlepszego. Przecież mówiłem, że będziemy bawić się w zoo.
Ach, te moje mordeczki ukochane. Moje słodki, ja ty rowaj. I Tuncia. Już dobrze, już. Aniela! Słucham. Dziękuję ci bardzo, że je odnalazłaś. Nie ma za co. Szkoda tylko, że najpierw je zgubiłaś. Same się zgubiły. Ale ty ich nie dopilnowałaś. Nikt mnie nie pytał o zdanie. Przestań. Mamo, a może musisz się napić mleka? Nikt mnie nawet nie spytał, czy mogę z nimi siedzieć. No, możliwe. Ale co fakt, to fakt. Nie masz poczucia obowiązku i do tego kłamiesz. Ja? Tak, ty. Dziś dzwonił twój ojciec. Pogratulowałem mu synka Filipka i przekazałem pozdrowienia dla żony. Nie masz pojęcia, jak się zdziwił. Zaprosiliśmy twojego ojca na święta. Obiecał, że przyjedzie. Natomiast Filipek i jego matka nie przyjadą. Bo ich po prostu nie ma. Gratuluję wyobraźni. Mikołaj był. Dostałem długopis. O, balon. Ja też mam balon i landrynki. A ja Donalda. Ja nie. Poszukaj, na pewno masz. Aha. A jak Mikołaj tu wchodzi? Przecież drzwi na dole zamyka się na noc. On wlatuje przez okno, przez lufcik. On jest malutki i wesoły. Wlatuje i wkłada. Potem całuje nas w czółko i chodu. A czy można go zobaczyć? Nie można, on ma szybkość ponaddźwiękową. A na czym lata? Na UFO. Chodź, zobaczymy, co oni dostali. Dobra. Tata nic nie dostał. Mama też. Będzie im smutno, jak się obudzą. Biedni. Wiesz co? Ja im coś dam. Nie, długopis, to już mają, wszystko mają, a cukierków nie jedzą. Ale jednak czegoś nie mają. Wiesz, czego nie mają? Pieniążków. Właśnie, damy im trochę. Ze skarbonki. No. To za mało. Ja już nie mam pieniążków. Ani ja. Weźmy z kuchni szuflady, tam są takie papierowe. Dobra, nałożymy im pełne buty, ale się ucieszą. Tata jest już stary. Mama też. Pewnie niedługo umrą w ogóle. Wszyscy umrą, wiesz? Będzie mi smutno, jak umrą. Nigdy ich nie zapomnę. A te landrynki jakie? Kwaśne. Ty, a co będzie, jak wszyscy umrą? Nie będzie wcale ludzi? Głupia. Nowi się rodzą, wiesz jak? Wiem. Dziadziuś niedługo będzie miał dziecko, ma taki duży brzuch. Oj, Roma, jakaś ty dziecinna. Urodzi takiego małego dziadziusia. W okularach. Chodź, zobaczymy. Ile masz w tej szufladzie, nieboszczko? Ze 200. Cicho, idą. Każdemu po jednym. Mało tego. A może byśmy wzięli więcej od cioci Lili? Ona trzyma pieniążki w szafie pod prześcieradłami. Teraz będziemy udawać, że śpimy. Długo? Niedługo. Tata przecież musi iść do pracy. Tata dużo krzyczy, ale jest kochany. Śpią i śpią. Co to? Słyszę jakiś hałas. To pewnie z ulicy. Ciekawe, czy był u nich Mikołaj. No, na pewno. Ej, szkoda, że u nas nie był. O tak, bardzo szkoda. Zapal lampkę, żono. Nie mogę znaleźć moich pantofli. Sio, bo obudzimy nasze kochane dzieci. Ciekawe, moich pantofli też nie widać. O, są tu. Spójrz, żono. Był u mnie. O, u mnie też był. A co przyniósł?
Pieniążki! 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 On jest podły, ona jest podła, ja jestem podła. Wszyscy są podli. Są może jakieś wyjątki? Aniela! Aniela! Hej, skąd wiedziałeś, że jestem głodna? Nadałaś sygnał telepatyczny. Oh. Trzymaj. Ale ja nie powiedziałam, że jestem głodna, tylko że jestem podła. No to w takim razie było to przekłamanie tekstu, jak w telegramach, no. Przekłamanie? Czyli zwykłe kłamstwo. Kłamstwo? Jakie kłamstwo? Długo stałeś? Czy długo stałem? Długo. Ale czas mi się nie dłużył, miałem o czym myśleć. Słuchaj, znasz taką piosenkę o Kudżawy? Znam, wszystkie. No uważaj, wszystkich nikt nie zna. No to którą? Pierwsze kłamstwo myślisz, zażartował ktoś. Drugie, no i tak dalej. A to trzecie, gdy już przejdzie przez twój próg, głębiej zrani cię niż na wojnie wróg. Znakomite. No właśnie. Powtarzaj za mną. Ta bułka jest chrupiąca i świeża. Ta bułka jest chrupiąca i świeża. Mam ochotę na następną. Mam ochotę na następną. I mówię teraz prawdę. I mówię teraz prawdę. No widzisz, jak to łatwo mówić prawdę? Lubię cię. Czy mam powtarzać? Jak chcesz. Nie musisz. To od ciebie zależy. Aniela Kowalik, Aniela Kowalik, Liceum Poligraficzne Poznań. Dobrze, ani jednego błędu. No, pokaż. Miła, kochana, smutna dziewczyna. Ciekawe, o kim to. Danusia! To nie ten wianek! Tak, panie profesorze, ten tutaj do próby założyłam teraz. Ale werbowate, nie? Tak. Czekajcie! Kochani, koniec! Zaczynamy! A gdzie duch? Duch na scenę! Jestem, panie profesorze. Aha, dobrze. Mam kostium. No to przebieraj się szybko, Franiu, i na scenę. Mam na imię Aniela. Tak. Przepraszam, tak mi się jakoś te wasze imiona mylą. No przebieraj się szybciutko, zaczynamy. Czary, mary, duch jest stary. A, no tak, tak. Zupełnie jak dzieci. Efekty zostawcie na przedstawienie. Proszę światło! Franiu, czy Aniu, czy jak ci tam? Świetny kostium! Świetny! Zróbcie od... zbliża się godzina. Nowacki, uspokój się, zostaw tę trąbę. Aniu, proszę, słucham. Myślałam, że ona ma na imię Franciszka. Mam na imię Aniela. Pawełku, chodź tu na chwilę. Co? Powiedz, czy ona ma na imię Franciszka, czy Aniela? W zasadzie jedno i drugie. No proszę, zaczynajcie. Tylko ładnie. Zbliża się godzina, o której w srogie, siarczyste
Płomienie! Ofelia, zejdź ze sceny. Chwileczkę, panie profesorze, ale ja myślę, że duch powinien mieć szaty do samej ziemi. A to dlaczego? Dlatego, żeby nie było widać, jak mu się wykrzywiają nogi w kostkach. Radzę ci, moja kochana, zajmij się lepiej swoim biustem. Pawełku, powiedz ty jako osoba bezstronna, czy z takimi nogami to można się pokazać na scenie? No nie, Dasiu, daj spokój, jakie to ma w ogóle znaczenie. Wierzę! Co tu się dzieje? Co wygracie? Pawełek chce w nos, panie profesorze. Obcujecie z arcydziełem dramatu elżbietańskiego. A ty tu czego, tchórzliwa meduzo? Prosiłam cię, żebyś więcej za mną nie chodził. Jestem tu umówiona. Przestań. Mówisz tak specjalnie, żebym był zazdrosny. No nie rozśmieszaj mnie. Zresztą Robert już tu idzie. Poznajcie się. Cześć. Ten natrętny blondyn to syn jednej pani, która jest... u której jestem sprzątaczką. Dzień dobry, słucham. Dzień dobry. Proszę bardzo. Herbatę i drożdżówkę poproszę. Tak, może... Cytryny. Pączki, drożdżówki nie są świeże. Pączki? Tak. Proszę cztery. To ja dwa poproszę. Sześć. Cztery to za dużo. Za dużo? Nie dla Pawełka. Pawełek jest duży i silny i musi dużo jeść. Prawda, Pawełku, że zjadłbyś nawet 10 pączków? Obojętnie. To zjedz. Pani poda. Pokaż Robertowi, co potrafisz. 15. Nie, no Aniela, zamęczysz chłopaka, dajcie spokój, co wy. 20. Niezłe. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy. 8. Dobry. 10. 11. I 12. 13. Renata, szybko, chodź szybko. 14. 15 o rany. 15. Całkiem smaczne. Tylko jakby to powiedzieć, trochę ciężko strawne. Masz dość? Skąd? Tylko muszę trochę popić. Daj spokój. Zasło mi w gardle. Daj spokój, chłopie, przecież kpi z ciebie, no. 16, ja nie mogę na to patrzeć. To nie patrz. Co jest? Słabo ci? Słuchaj, słuchaj, masz herbaty, napij się. No. Aniela, zabierz stąd tego hysteryka. Aniela, każ mu przestać, słyszysz? Ja? Czemu coś każę? Sam je. Wezwać lekarza? Zamknij dziób. To twojego gadania jest niedobrze. Aniela, błagam cię, przebacz mi. Zjem jeszcze raz tyle, tylko mi przebacz. Nie wiem, o czym mówisz. To ja już idę. Smacznego. No to idź. Weź, spokój się, daj spokój człowieku, no. Jest tu gdzieś telefon. Bardzo. 19. 20. Pogotowie?
Słuchaj, Norojek, co się dzieje z Anielą? Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że klasa jej nie lubi. Nie znosi z wzajemności. A ty? Zauważyłem, że nie siedzicie już razem. Nie chcesz mówić, to nie. Po prostu jako wychowawca. Nie. Panie profesorze, słyszał pan o tej premierze w liceum numer 12? Nie. A powinienem słyszeć? Wystawiają Hamleta i tam będzie grała jedna dziewczyna z naszej szkoły. Nie wiedziałem, kto to taki. Aniela. Będzie grała ducha. Mówię panu, ona jest świetna. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Projekt nieobecny? A, tam. Kowalikówna, skocz i przynieś dziennik z pokoju nauczycielskiego. Tak. Jutro o 17:00, moi drodzy, w liceum numer 12 odbędzie się przedstawienie Hamleta. Mam zaproszenie dla naszej klasy. Uważam, że współczesny poligraf nie może być ignorantem w zakresie kultury. Prawda, Roje? No. I dlatego obecność na tym przedstawieniu jest obowiązkowa. Panie profesorze, ja mam jutro angielski. Ja też, naprawdę nie mogę. Powiedziałem. Obecność obowiązkowa. Dobrze cię widzieć, choć jesteś kłamczucha. Chodź, tato. No, słuchaj, zdążymy na premierę? Jeszcze półtorej godziny. Masz trenę? Ja? Skąd? To znowu kłamie. Bardzo przyjemne jest to miasto, wiesz? Słuchaj, ja byłem w bibliotece i przeczytałem tę sztukę. Bardzo mi się ten chłopak podoba. Jaki chłopak? No, Hamlet. Wiem, o co mu chodzi. Jemu chodzi o to, żeby było godnie. To znaczy, sam chce żyć godnie. Ja nie rozumiem. To znaczy, że nie rozumiesz sztuki. Oj, coś trujesz, tato. Co to w ogóle znaczy żyć godnie? No, to znaczy, jakby ci tu powiedzieć. No, na przykład ja. Ja przemyślałem swoje życie i wydaje mi się, że żyję godnie, a ty? Ja też, tato. Bo wiesz, ostatnio wcale już nie kłamię. Nie kłamie. Masz tremę? Mam strasznego Pietra, tato. Co? Wszyscy przyszli. Gadułka jest? Jest. Gdzie? Panie profesorze, ja wciąż nie mam bukietu. Ja wciąż nie mam bukietu, ona mi na pewno schowała. Więc leć teraz do warzywnego i kup sobie pęczek zielonej pietruszki. Przestań, bo cię zagryzę! Cicho! Nie, no ja nie mogę pracować w takich warunkach, no panie profesorze, słuchaj, no. Uspokój się, co to za histerię? Natychmiast na swoje miejsce. Ale ja nie gram w pierwszym akcie. Zresztą ja w ogóle nie będę grać. Proszę bardzo, nie będę grać. Róbcie sobie co chcecie, jak ona robi takie numery. W ostatniej chwili, to niech teraz sama coś na to poradzi. Ale przecież... No nie. Anielu, Franiu, stoimy w obliczu klapy. Klęska. Ratuj dziecko. Chodź, chodź szybko. Słuchaj, ty zagrasz Ofelię. Nie mamy innego wyjścia. Znasz cały tekst na pamięć. No masz, przebieraj się szybko. Ale kto zagra ducha? Ja.
wiatr wieje. Przejmujące zimno. W istocie, bardzo szczypiące powietrze. Która godzina? 18:15. 12 dochodzi, baranie! 12 dochodzi! Baranie! Zbliża się zatem czas, o którym widmo zwykło się jawić. Cóż to znaczy, panie? To znaczy, że król czuwa z czarą w ręku, zgraje opilców dworskich przepijając. Ojej, brzuch mnie boli. Panie profesorze, ja chyba nie zagram. Dlaczego? No bo... Patrzcie, to jest zwykła trema. Z tą przyłbicą pomóż. Co tam jest? Aniołowie Pana Zastępów, miejcie mnie w swojej opiece. O Boże, Pan Profesor! Co za nielo! No macki, tylko spokojnie, graj dalej, graj. Aniołowie Pana, miejcie mnie w opiece swojej. Błogosławionyś ty, czy potępiony? Czego chcesz od nas? Jestem duchem Twego ojca, skazanym tułać się nocą po świecie, a we dnie jęczeć w ogniu, póki wszystek kar popełnionych za żywota grzechów nie wypali się we mnie. Gdybym miejsca mojej pokuty sekret mógł wyjawić, takie bym rzeczy ci opisał, w których najmniejszy szczegół rozdarłby ci duszę. Kochałeś twego ojca? Przebóg! Pomści śmierci jego! Dzieło ohydnego mordu! Znakomicie! Olbrzymi sukces, profesorze. Panie profesorze, tak? Też chciałam serdecznie pogratulować. Waszej książęcej mości od dni tylu? Aniela, co jest grane? Aniela! Cicho, Nowacki, gramy dalej! Jakże zdrowie waszej książęcej mości od dni tylu? Dobre. Pokornie dziękuję wać, pannie. Mam jeszcze od was, panie, kilka drobnych pamiątek. Dawno zwrócić je pragnęłam. Odbierzcie je dziś, proszę. Jako żywo! Ja bym nigdy w życiu nic nie dał wać, pannie. Wiesz dobrze, mości książę, żeś to czynił. I upominki swoje ubarwiałeś takimi słowy, które wszelakiej rzeczy wartość podnoszą. Po nich uleciała. Weź je na powrót, panie. W oczach bowiem każdej szlachetnie myślącej osoby najdroższe dary lichymi się stają, gdy dawca martwi. Oto są. Kochałem dawniej wać pannę. W rzeczy samej. Dawałeś mi to, książę, do zrozumienia. Nie trzeba ci było tak rozumieć, bo cnota nie daje się w stary nasz pień wszczepić tak, abyśmy nim trącić przestali. Nie kochałem cię wcale. Tym bardziej więc zostałam zawiedziona. Idź, wać panna, do klasztoru. Do klasztoru. Do klasztoru. Adieu.
reszta jest milczeniem. Pękło cne serce. Dobranoc, mój książę. Niechaj ci do snu nucą chóry niebian. Proszę. Byłaś najlepszą Ofelią, jaką widziałem. Już się na mnie nie gniewasz? Nie. Ty masz okropny charakter, jak słowo daję. Ale mam nadzieję, że cię jeszcze wychowam na ludzi. Już mnie wychowałeś. Jesteś moim prawdziwym przyjacielem. To mało. To bardzo dużo. Więcej niż sobie wyobrażasz. Co wy tutaj robicie? Już późno. Idźcie do domu. No już, już, już. Musimy tu uprzątnąć ten dom wariatów. Do widzenia.